Cześć, witajcie na kanale Gra na kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Przygód Kaźmierza w grze Farmers Life i proszę Państwa, ogarniamy temat. W dalszym ciągu tutaj sobie rzeźbię, mamy czerwiec jak widać, 54 roku, natomiast zobaczmy jak tam z naszym owcem, ale to z owcem to tam nic się od poprzedniego odcinka nie wydarzyło. Więc jeszcze 78 godzin. Maszyneria stoi. Tu by trzeba było, słuchajcie, ogarnąć temat byka. To jest byk. Upasienie jeszcze niegłodny. Dobra. Dobrze, prowadź synu. Chciałbym zobaczyć kunia. Gdzie jest mój kuń? Kuźwa, pełno gówian jak zawsze. To jest jakiś kuń, ale jaki? No kuń, po prostu kuń. A gdzie jest ten nowy kuń? Bo jeszcze potrzebuję... O, czekajcie, a to jest chyba klacz. Nie, to jest źrebak, słuchajcie. Upasienie, 25%. No cholera, ciekawy jestem. To jest klacz. Zdrowieje po porodzie. Ciekawy jestem, czy jeżeli, dla przykładu, wziąłbym naszego kunia... I zaprowadził go tam do tego PGR-u, to czy to coś da? Możemy się przekonać, słuchajcie. Możemy się przekonać, prowadź, tutaj byka mamy, konia mamy. No to tepnijmy się do PGR-u i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja nie wiem, gdzie mam to, kuźwa, ogarnąć. Natomiast, no pytałem się was, wy najwyraźniej chyba też nie wiecie. Niemniej jednak, chodźmy tutaj do tego gamonia tłustego. I zobaczymy, co on nam powie, bo... Czy coś powie? Ścigamy się, kontrakty. Dobra, mamy byka, konia pociągowego, korytko dla drobiu. To wszystko mamy. Kuźwa, tylko... No i nic. Nie wiem, mam zgłaszać ukończenie tego, czy nie zgłaszać? Nie wiem, do kogo mam. Kuźwa, to jest tak niejasne. Że porażka jakaś, no ale trudno, no weźmy może, chodźmy dla bezpieczeństwa tutaj do tego gamonia i tu zobaczymy, czy coś tutaj się ma dziać, czy tu będzie jakaś opcja. Bimber, zapalimy, stawaj do walki, ścigamy się, do widzenia, pohandlujmy. To jedyna rzecz, no to widzę, że... Kuźwa, jak to zrobić? To jest pytanie. Ten byk to jakiś taki malutki jest, cholera. A wiecie co, ja wyczyszczę te zwierzaki. O. Bo tam słyszałem, że jak będą najedzone i czyste, to że lepsza cena za nie będzie. Dobra, to jest raz. Tutaj to ja je prowadzę, ale to się nie wyświetla tak, jakbym miał je do sprzedaży. Zaraz zobaczymy. One niby tutaj sobie stoją. Dobrze, jak kliknę w to co teraz? Przestań prowadzić, kopnij w dupę, jedź, załóż czapkę i nazwij. I to tylko tyle. A tutaj to samo. Nie ma opcji sprzedażowej. Synu. Ja bym ci chciał sprzedać moje zwierzoki. Prowadzenie. Prowadzisz właśnie zwierzęta i będzie ono za tobą podążać. No dobrze, no ja się z tego tytułu cieszę, ale jak cię, kuźwa, sprzedać? Dobra, to jeszcze inna kwestia. Chodźmy jednak, zaryzykujmy i zgłośmy ukończenie. Może tam u tego tłustego gostka trzeba to zrobić. Bo nie wiem jakim cudem ja mam to ogarnąć inaczej. Niewyjaśnione zostało. No i... Kontrakty. Zgłoś ukończenie. Aha, czyli u niego, słuchajcie, się to zgłasza. No to elegancko. Czyli u niego po przyszłe kontrakty w przyszłym roku zapraszamy. No to elegancko. To już coś wiemy. I korytko mi z ekwipunku też już zniknęło, także jeżeli chodzi o kontrakty związane ze zwierzakami, no to tutaj u tego gościa oddajemy. Po prostu trzeba te zwierzęta mieć przy sobie. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż zwierząt jako taką, to jeszcze trzeba ustalić, bo... No bo co? No, kunia swojego sprzedałem. 10 tysięcy mam na koncie. Teraz muszę kunia odzyskać. Bo jak nie... No to jak mi się tam będą rozmnażać? Także Piotruś, pohandlujmy i kunia byś mi sprzedał, hopie. To jest klacz pociągowa, a to jest kuń pociągowy za 5800. Ja pierdzielę, ale drożyzna, kuźwa. Dobra, dawaj, trudno się mówi, żyje się dalej. Nie drap się po jajach, ty kuźwa, ty świnio, ty jedna, to ty, jak tak można, ty? Jak tak można? Po dżądrach, kurna, przy ludziach. Hopie. Ze wsi. Dobra, idziemy. Nowy kuń, słuchajcie. Nie wiadomo jak go nazwać. Zresztą jak zwykle. Zaraz tam zobaczymy jak jabłonki, bo jabłonki to chyba one jeszcze nie są gotowe. Zapraszam cię. Ty. Gomoniu, tylko mi przypadkiem nie ucieknij. Zobacz, kolegę nowego przyprowadziłem. Ma na imię koń. Dobra, wideły. I teraz, gdzie te gówna leżały? Dobra, są i gówna. A, ale zaraz, moment, bo ja tutaj mam to wszystko pełne, to... To gównami to się później zajmę. Najpierw niech dosrają tam jeszcze więcej, to będzie jakiś sens. Dobra, słuchajcie, bo trzeba jeszcze... Aha, jabłonki. Bo trzeba jeszcze ogarnąć temat. A jabłonki to jakby takie już w miarę gotowe chyba. Nie? Jeszcze 253 godziny. Trzeba wodę, trzeba opał do bimbrowni, to wszystko. Chyba tylko opał. Zaraz zobaczymy, bo coś mi się tak wydaje, że woda to chyba powinna być. Tak, to jednak tylko opał. No cóż, trzeba, proszę Państwa, na tartak pojechać. Mam tu niby 14 opału, ale to jest zdecydowanie za mało. To wszystko idzie tutaj. Łopaty to może przy sobie zostawię, a my śmignimy do tartaku. Po drewno. Ej, ciężki jest tutaj żywot, powiem Wam szczerze. Jak się człowiek dorobi, to zaraz trzeba na coś wydać. Dobra, 50. Powinienem to wszystko wziąć. O, no i wziąłem. Elegancko. Dobra, to teraz śmigamy z powrotem. Ja mógłbym jeszcze te klocki kupić i porąbać, ale szczerze, za bardzo to mi się nie chce. To po 25 wrzucimy do każdego tutaj, do każdej bimbrowni. Tak, żeby było porówno dla każdego. Pyk. A, to już od razu rozpal ten ogień. Dobra, 12 godzin. Tutaj to samo. 25. Rozpal. Elegancko. Oczywiście jeszcze na kuchnię trzeba coś tam ogarnąć. No i bimberek, jak zwykle, trzeba będzie tutaj do sprzedaży też ogarniać, nie? Nie mam bladego pojęcia, ile jeszcze zostało do zrobienia tego bimbru, po prostu nie pamiętam. A tutaj plucha, słota. No dobra, to ciśniemy dalej. Kończymy ostatnią butelkę, właściwie sama się kończy i będzie można dorzucić, słuchajcie... Kolejną porcję zacieru. Przedłużyłem tutaj jakby czas trwania nie wiem, ognia. Kuźwa, jakiegoś laga mózgu dzisiaj mam. Tam do 25 godzin, tak jak widzimy. No i teraz rzecz jest tego typu, że bimber ma się nam tu tworzyć. No i elegancko. Dobra, wrzućmy zacier, niech się tworzy dalej. My sobie pozbieramy wszystko. O, gitara. Zacierek, pyk. Jest dobrze i jest moc. Tutaj buteleczki, zaciereczek. Elegancko. No i tu to samo. A, tu trzeba chwilę poczekać. No dawaj, dawaj. No nie opieraj się, no. Dobra. I 16 butelczyn wpadło. No dobrze, to tam 1700, 1800, coś takiego. Słoiki odniesiemy. Słuchajcie, jest po 5, więc jeszcze mamy kupę czasu. Tak na dobrą sprawę. Ale roboty też jest sporo, w związku z tym trzeba tutaj coś porzeźbić. Zobaczmy na kuchni, jak wygląda sytuacja. Mamy dużo opału, ale nie mamy wody. No to by wypadało to ogarnąć, ale to ja sobie ogarnę poza nagraniem. Nie będę tutaj wam jakby was zanudzał. O, pszczółki coś kurde kiepsko przędą, ale może to za dnia, w ciągu dnia jakoś tam, jak nie będzie padało oczywiście, to się wezmą za robotę. Coś w powietrzu, kurde, jakieś takie mroczki przed oczami. Nie no, coś tutaj chyba od światła. Dobra, napijmy się. Bo trzeba Kaźmierza napoić, nakarmić oczywiście, żeby tam nie marudził zaraz, że albo brzuszku mi burczy, albo chętnie bym coś wypił. Jajca by się przydało jeszcze ugotować. Natomiast rzecz jest tego typu, że cały czas bujam się z tym, jak te zwierzaki tutaj sprzedawać, bo to jest... Takie trochę dziwne, nie? Kupić można, sprzedać nie można i może nie można w ogóle. Natomiast rzecz jest tego typu, iż jakoś zarobić by trzeba było. I ja tutaj chyba mam jedną taką widzkę, która wydaje mi się, że pisała o tym, że sprzedaje zwierzęta. Ale czy to jest prawda? To nie wiem, więc się z nią skontaktuję. Dobra, 61 godzin jeszcze, wzrost owsa. Ja tutaj tę trawkę ogarnę. O, może właśnie trawę w PGR, żeby też sprzedać. Zawsze trochę pieniędzy będzie, tylko zanim to nastąpi, ja się upewnię, jak wygląda trawa i ilość tej trawy u zwierząt tutaj. Aha, ponad 1000. No dobrze, źle nie jest. Ja im tutaj dołożę. Żeby zwierzaczki miały. O, już, proszę bardzo, paśniki opróżnione. Zaraz pewnie w placka jakiegoś wejdę. I gitara, dobra. Wszędzie jest. Także niech się tutaj... Ja cię kręcę, ile byków. O, no i w las. No. Ile byków, kuźwa. To zwierzę jest głodne. No to jak jest głodne, to niech wyjmie głowę kuźwa z obory, ze ściany. Kto mu kazał? Patrzcie. No to patrz pod nogi, ciulu, kuźwa, jak chodzisz ty, a nie. Wszystko obsrane. No dobrze. Trzeba będzie pozbierać tę trawę jeszcze tutaj stąd, bo tam widziałem, że kopki leżą. Natomiast... ciągnikiem trzeba będzie podjechać, bo ja tego... Nie... O właśnie, no nie dam rady. Już 50 kilosów jest. Dobra. O, ty synu. Ile żeś tam? Sporo, sporo. No. Ale to zróbmy tak, że ja się dotelepię jakoś do traktora. Podjadę traktorem tutaj do zwierząt. Zabierę trawę, że tak powiem, i skoczymy do PGR-u. Załadowałem, słuchajcie, ponad 1000 sztuk tej trawy i cisnę do PGR-u, żeby to wszystko sprzedać. No zawsze kawałek pieniądza wpadnie, więc dobrze. Natomiast tak się zastanawiam, cholera, czy w ogóle te zwierzaki da się sprzedawać inne niż kury, bo... Kury możemy załadować do klatki, nie ma problemu, tak? Mamy je w ekwipunku, natomiast reszta tych zwierząt to tak trochę ciężko. Ale podobno ma się pojawić przyczepa do zwierząt. Niby ta, która stała, taka nieruchawa u nas na posesji, ona zniknęła, ale twórcy tam napisali, z tego co pamiętam, że pojawi się w nowej odsłonie. I teraz pytanie brzmi... czy ona rzeczywiście zostanie udostępniona tutaj do sprzedaży. No i wówczas będziemy w stanie jakkolwiek tam to wszystko sprzedawać, czy też nie. Okaże się. Natomiast jeżeli chodzi o kury, no to można byłoby spróbować zobaczyć, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja. No bo to też tak trochę dziwacznie, że niby cena skupu jest podana w PGR-ze, a tak na dobrą sprawę to nie ma jak sprzedać tych zwierząt. No i teraz... inaczej niż poza kontraktami, może w ten sposób, no bo tutaj na kontraktach to widzieliśmy, że się udało, że się powiodło. Natomiast tak, żeby przyjechać i od tak te zwierzaki opylić, no nie wiem, no dziwne trochę. No ale dobra, nie będziemy się tym przejmować, my już dojeżdżamy do PGR-u, oczywiście się rozpadało, więc jeżeli chodzi o pszczoły, no to może być cienko. Natomiast sprawdźmy, dobra, te ufolutki już tutaj stoją, ja będę musiał podjechać tutaj do tego gamonia od zwierząt, obrócić ciągnik, bo wysiądę po lewej stronie, więc gdzieś tutaj sobie zrobimy nawrotkę. O, i podjadę do niego elegancko w ten oto sposób. I dociśnijmy do chopa. Siema panie, przywiezłem trawę, Piotruniu. O, i popatrzcie, i elegancko. I teraz tak, on 4 za sztukę by chciał. My mamy ponad 1100 sztuk, więc ciśniemy i stru. I mamy to. Oczywiście słoma więcej będzie tutaj warta, więc ja... Czekajcie, gdzie słoma? Potrzebuję słomę. Ścięty owiec, a tu jest słoma. 25 on chce, a za trawę on chce 6. No to słomę o wiele bardziej się opłaca sprzedać, niż na przykład udawać zwierzętom, nie? Dobra, bimbru to ty mi nie kupisz, ale bimber powinna Marynia kupić. I zaraz zobaczymy, czy Marysia kupi bimberek od Pabeluska. Marysiu! Bimberek na... Aha, ty nie chcesz. A to w dupę mnie pocałuje. Jak nie chcesz, to nie. Zobaczmy. Zwierzęta. Zwierzęta. Kurki 19. Kogut 66. Mhm. Czyli cena kur spadła. No dobrze. A tutaj koń pociągowy drastycznie cena spadła. No to my tutaj zerknijmy może. Ile ty panie byś teraz za kłunia chciała? Nie wiadomo. A nie, 5880. No dobrze. Dobra tam, ale my kłunia mamy. No to niech tam się rozmnażają. Dobrze, trzeba wracać do chałupy, słuchajcie. Bo nie ma co. Będzie trzeba jeszcze dalej ogarniać kwestie właśnie sprzedaży tych zwierząt. Natomiast fajnie, że kontrakt udało się wykonać. To był nasz pierwszy kontrakt, jaki tutaj ogarnęliśmy. No i prawdopodobnie nie ostatni. Natomiast w dniu dzisiejszym ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, subki. Oczywiście sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.